samochód i zauważyliśmy, że coś z niego wypadło. Padał deszcz, rozsypały się banknoty po jezdni. Od razu podbiegliśmy, żeby je pozbierać. Przeliczyliśmy kwotę, no i od razu podeszliśmy tutaj do dyżurnego. Oprócz pieniędzy była tam również karta bankomatowa, dzięki czemu mogliśmy stwierdzić przynajmniej, do kogo te pieniądze należały. Spisałam notatkę u dyżurnego, zadzwoniliśmy od razu do banku. Minęło jakieś pół godziny, kiedy właściciel gotówki przyjechał wraz właśnie z patrolem, który wcześniej się tutaj stawił. Pan podziękował, był zaskoczony. Oferował, nalegał na rozliczenie się w celu znaleźnego, oczywiście. No jednak stwierdziłam, że to jest taki moment, kiedy jestem już funkcjonariuszem, kiedy chyba chodzi o to właśnie, żeby pomagać, żeby dbać o dobro. I powiedziałam, że mam nadzieję, że to dobro powróci do mnie w inny sposób niż w postaci tej gotówki. Tego sobie też życzę. Podziękowałam panu, życzyłam wszystkiego dobrego i właściwie tak się skończyła cała sytuacja.